Ostatni dźwięk, wszystko zamarło. W ciszy na oślep skrada się lęk, chwyta za gardło. Czołem zimnym oszyba trach. Czy mnie ktoś się woła? W oczach czai się zimny strach. Krąży dokoła szelest liści, czy serca krzyk słychać za oknem. Uśni serce, to nic, to nikt, to szumy nocne. Jeszcze pożyczę. Dobre sobie, jeszcze. Co ty myślisz, że ja już jestem taki kompletny wariat, że tak pożyczył, przecież i tak wiem, że nie oddam. Ale oddam, wszystko oddam. Tak. Ja cię go znam. Co? Jak będzie z nami? Jak to z nami? No to pożyczy mi pan. Ani myślę. I nie przeszkadzaj mi teraz. Tereska. Dziękuję.
Powiedziałam panu dziękuję. Słyszałem, proszę cię bardzo. A, przepraszam. Ładna dziewczynka, co? Podoba ci się? Cia. Nie wiem. Głupia koza. Naciąga mnie zawsze na papierosy. Fensterglas. Jak to będzie z naszym interesem? A, znakomicie. Mój finansista daje już 50 tysięcy. To się da 75. Ty też dodasz jakieś 10-15. No i swoją firmę. Teatr Modeckiego. Po co przynosisz robótkę do teatru? I tak jest źle. Co ty tam przesądzy? Na Paśka znowu szpestek przyniosła. A ty wiesz, że jak ja się do czegoś wezmę, to możesz być spokojny. A nie bardzo. Tu też prowadzisz administrację, a siódmy dzień garzy nie widzę. Zaliczę ci na rachunek naszej przyszłej spółki. Widzisz, ja też czuję się artystą. Kocham teatr. A ja kocham zarobić. Telefon do pana kierownika. A przepraszam. Komornik zabrał 1000 złotych, pan zabiera resztę, a ktoroś maszynisto nie wypłaca się już 2 tygodnie. No to trudno, jak pieniędzy nie ma, to ja ich nie stworzę. Kiedy pieniądze są, tylko diabli wiedzą, co pan z nimi robi. Dobranoc, królewny. Kiedy mi oddasz te 25 złotych? Niech mnie pan puści. Bierze się na próbę. Próba odwołana. Naprawdę? Mhm. I co? Co teraz robisz? Może pojadę na grob. Do kogo? Do kogo? Aha. Więc to tak. A tak. Proszę. Tak.
A wiesz, może byśmy się tak przespacerowali, co? Leży? Ciekawska, bardzo mi się podobasz. Chodź do mnie. Mu pokażę, jakże mama będzie się martwić. To wszystko przeze mnie. Każdy teatr się zawali, w którym ja pracuję. Już takiego mam pecha. Byle jakoś wytrwać do sezonu. Nie będę przecież u fryzjera kłaków zamiatać. Raz zgodzić się, to wsiąknąć na zawsze. I co my teraz zrobimy? Panienki, mam dla was pracę. Bądźcie jutro też u Lursa. Potrzebne tancerki na wyjazd dają 300 zł miesięcznie. Ja pojadę. Wyniesiesz ty się do wszystkich diabłów. Nie myślałeś chyba, że się z tobą ożenię. Wyniesiesz ty się do wszystkich diabłów. Nie myślałaś chyba, że się z tobą ożenię. Nie powiedziałam panu najważniejszej rzeczy. Ja od dawna pana kocham. Dlatego nie miał pan ze mną żadnych trudności. Chciałam panu powiedzieć, ale wstydziłam się. Odsyłam panu pieniądze w liście, ale jeszcze jestem winna 100 zł. To na pewno oddam, jak tylko zarobię. Do widzenia panu. Teresa Sikorzanka. Naleć jeszcze, mistrzowie, co? Mam dzisiaj w sercu dziwny jakiś niepokój. W Petersburgu ja też miał serdecznego przyjaciela, tak jak pan. Na Newskim Prospekcie restaurację posiadam. Pari kuku. Ale melancholia go pewnego dnia, bo w pół do szóstej naszła i wszystko przepadło. Masz, bracie, Paryż. Masz kukułkę razem z twoimi angielskimi zegarami. A gdzie teraz te angielskie zegary? Rosja. Zawiało cię śniegiem ojczyzno. Zawiało. Za dużo wódeczki, mistrzu. Za dużo. Wódka od optymizmu do pesymizmu prowadzi. Chociaż z drugiej strony, mówiąc tak ściśle,
półki. Ja bym to wszystko rzucił. Wyjechał stąd na tą, jak to tam, Polinezję. Palmy, jak to pan mówi, i dziewczyny. Dziewczyny z różami na głowie. Czystość, proszę pana, moralna. I słońce. A tu śledź i wódka, gubernatorze, a? Dzień rodzenia. Raz, dwa, 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 raz, dwa. Dość! No idź, rozgadaj wszystkim, że mam mieć dziecko. Minka, to straszne. No jak ten Sterglas mógł z tobą tak postąpić? Męczę się. Nie wiem, co z sobą zrobić. Chodź ze mną. Dokąd? Pójdziemy. Chodź. Boże, Boże, coś mu zrobiło.
dobry panie. Dzień dobry panu. Jest dla panny Teresy. O, bardzo dziękuję. Wyobraź sobie, Linka, że ojciec sprzedał mieszkanie i wszystko przepił. No, ty mówisz. Tak, a teraz trzeba pieniędzy. Gwałt pieniędzy. No i skąd ja wezmę? Zabiję kogo? Co, może okradnę? Wiesz co? Trzeba Stefie Mietka odbyć. Potem to już niech się dzieje, co chce. Ej, Teresa, ty jesteś taka narwana, zrobisz jakieś głupstwo, a potem będziesz żalować. Tam. Czekaj, zaraz to już ujdzie. Zabiało cię śniegiem ojczyzny. Zabiało. Niebie teraz będzie tańczył nasz Lubenko. Tak całe życie z miasta do miasta. A potem tam. Co doczesne, to kruchy, pani Teresu. Thank you.
z uśmiechem. Tak? Warszawy i byłem gdzieś na przedstawieniu. Świetnie pani tańczyła. No już prędzej na scenę. Panno Tereso, zje pani ze mną dziś kolację? Zdaje mi się, że pan to już naprawdę niczym. Och, nie, tak jaki ty jesteś śmieszny. Ty nie jesteś nasz człowiek. Komik jesteś. No, nie dokuczaj. Zgódź się nareszcie. Pobierzemy się. Przecież ja ciebie nie kocham. Po ślubie mnie pokochasz. Kiedy ja już muszę iść. Do widzenia. Miałbym cię na sumieniu. Dlaczego? No bo ja zacząłem. Kochałam pana. A wiesz, że ty jesteś głupcas. Dlaczegoś ty do mnie nie napisała ani słówka, co? Pan mi wtedy powiedział, że ja dla pieniędzy. Wcale no, nie. No uspokój się, no Peksa, no uspokój się, no. Wierzę ci. Tak, teraz to uspokój się, a wtedy... No tak, no. Sprawiłem ci naprawdę wielką przykrość, ale... Słuchaj, Tereska, spójrz mi na oczy i powiedz prawdę. Czyś ty nie zrobiła nic takiego, co by... Nie zrobiłam. Słowo? Słowo. Jak mnie kochasz? Niech mi pan da spokój. Telefon do pani. O, przepraszam. Proszę. Halo? A, to ty mnie czekasz. Kiedy widzisz, ja dzisiaj nie mogę.
tak, przyjechał ktoś z rodziny. No tak, Mietek, ale ja naprawdę nie mogę. No tak, tak. Do widzenia. No. Panna Teresa, zadowolona, co? Przyjechał. Teresa, nie zaczynaj lepiej z młodeczkiem. A co, z tym młodym już nie chodzisz? Nie twój interes. To niesłychane, że on tak za tą gęsią Nikt nie dzwonił do mnie? Nie, nikt. Raz, dwa. Nikt mnie nie obchodzi dziś oprócz ciebie. Każ na koniec świata pójść, pójdę też. Nie ma rzeczy, której bym dziś dla ciebie nie uczynił, jak każesz, jak chcesz. Wszystkie rymy, jakie znam i melodie, jakby uszedł nagle ktoś, jakby spił. Chcę wyśpiewać, nie wiem jak... Zaraz, zaraz. Aha, chcę śpiewać i nie wiem jak. Chcę powiedzieć, słów mi brak. Tak cię kocham, kocham z wszystkich sił. Powtórzymy? No ładnie brzmi. No, co z naszym interesem? No, robimy. Tyle. Dobrze robisz tę piosenkę. Czujesz tekst. Ładna dziewczyna ta sikorzanka. Cześć. Owszem. Zadowolony jesteś z nim? Cóż, ona nie w ogóle obchodzi. Sprawdzimy się? Noga! Co się stało? Skręciłam nogę. Pokaż. Chodź. Pokaż mi. Gniewa się na mnie. Ja myślę. Oj, boli. Spokojnie, spokojnie. Pokaż. Tak. Tu boli? Trzeba będzie za dwa dni poleżeć w łóżku. I układy zmieniać. Pojedziesz do mnie. Układy zmieniać. Mało oszuści. Szczęśliwa jesteś? Naturalnie. Ty przecież dobrze wiesz, że ja zakochałam się w tobie od pierwszego wejrzenia. Pamiętasz, jak ja woziłam koło twojej garderoby? Jak ja marzyłam, żebyś się ze mną ożenił. Tak, tak. Teresa. Już niech się wszystko prędzej skończy. Dłużej żyć nie będę. Boję się. Teresa, kochana, najdroższa. Boję się. Czy dobrze zrobiłyśmy wtedy? Czy dobrze robię teraz? Jutro miał być mój ślub. Pensterglas groził, że powie. A nie miałam siły Kazimierzowi wyznać. Nie mogę tak dłużej. Wszystko jest straszne i kruche. Tak było sądzone, żeby nas woda zalała. Sam już nie wiem, co się dziś ze mną dzieje.
Słowo kocham jest za slabe, za mdle. Pomnóż kocham przez ubóstwiam szaleje. Wtedy może zrozumiesz mnie. Myślałam, że nie chcesz mnie znać, że jesteś szczęśliwy. Jestem. Tu jestem. Spokój. Chodź do mnie. Kochałaś się mnie jak głupia gęś. A teraz co? Oknem wyskoczysz? Bujaciantek, psia jucha. Buja wysoko fest, boś ty jest fajna dziewucha, jam zdrowy chłopak jest. Do mnie.
podoba mi się Linka. Chciałam do niej iść. Zygmunt, tak się boi. Uspokój się. Uspokój się, kochanie. Zobaczysz, wszystko będzie dobrze. Zobaczysz, jak ty będziemy szczęśliwi. Zygmunt, nie porzucisz mnie? No co ci chodzi po głowie? Zawsze będziemy razem. No tak, ale ty jesteś taki... Wariat. Ale za to będę ciebie kochać, jak wariat. Zygmunt, ja nie chcę zostawać się sama w domu wieczorami. Tchórzu.